Czy jest prawdą, że mieszkańcy gminy Babice mogą mieć internet za darmo do pewnej przepustowości tego łącza? Taki jest plan i dokładnie nie wiem, jak to jest od strony prawnej, bo staje się, że tam fiskus tutaj wkracza. Nie wiem, czy w całym przedziale, ale no, na razie dyskusja zakończyła się na tym, że gdybyśmy dali za darmo dostęp do internetu, powiedzmy do przepustowości 256 kB na sekundę, a dopiero powyżej tego byłaby opłata, to być może fiskus tutaj by się nie upominał o podatek VAT, bo generalnie zasada jest taka, że tam, gdzie jest coś, jakieś świadczenie za darmo, to trzeba od tego zapłacić VAT, więc to większa komplikacja, niż być może pobrać jakąś symboliczną, złotówkową być może opłatę. Tego jeszcze nie wiemy. To myślę, że zostanie rozwiązane, tym bardziej, że też czekamy na pewne udoskonalenia legislacyjne w tym zakresie. Wiemy, że takie chęci ze strony, tak powiem, legislatorów są tutaj przejawiane, więc jest nadzieja, że może to zostanie uproszczone. Generalnie jest takie podejście, żeby ten taki amatorski, domowy internet powszechny był za darmo, a dopiero od tych większych przepustowości, czyli tam, gdzie komercja wchodzi, była odpłatność.